i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Podczas podróży służbowej pewien mężczyzna przybył na nocleg do pewnego hotelu. Po rejestracji w recepcji i opłaceniu noclegu otrzymał klucz do pokoju. Następnie udał się w stronę jego pokoju, ale gdy doszedł do drzwi, okazało się, że klucz nie pasował do tego zamka. Nieco zdegustowany poszedł z powrotem do recepcji. Recepcjonista uprzejmie go przeprosił i wyjął całe pudełko kluczy, ale nie mógł się doszukać klucza, który by faktycznie pasował do jego pokoju. W pewnym momencie znalazł jeden i powiedział z entuzjazmem na twarzy: ten na pewno spasuje. W pełni nadziei ten mężczyzna udał się znowu do jego pokoju i faktycznie klucz wszedł do zamka. Ale niestety nie mógł go przekręcić ani w prawo, ani w lewo. Również i ten klucz nie pasował. Po tym wydarzeniu warto zauważyć, jakże wielu ludzi uważa dzisiaj, że mają właściwy klucz do nieba. Ale gdybyśmy faktycznie głęboko zastanowili się nad tym, to jaki klucz jest tym właściwym kluczem? Wiele kluczy jest uznawanych za właściwe lub co najmniej godne zainteresowania. Niemniej, co będzie wtedy, gdy okaże się po śmierci, że one jednak nie pasują? Niestety, nie ma już wtedy nawet próby powrotu po ten właściwy, gdyż nie otrzyma już nikt drugiej szansy. Kto nie ma właściwego klucza, idzie na wieczne potępienie. I tak jak właśnie w opisanym zdarzeniu z hotelu, również do drzwi przenośni, drzwi w niebie może pasować tylko jeden klucz. Klucz w cudzysłowiu. Chodzi oczywiście o osobę otwierającą drzwi lub też o same drzwi. Pan Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest drzwiami. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Tak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 9 werset.